może zrobić obywatel, aby mieć wpływ na kształt przestrzeni publicznej, tej najbliższej, sąsiedzkiej, tej, z której korzysta codziennie? Właściwie chyba niewiele, ale ma pewne możliwości. Może przystąpić do stowarzyszenia, które jest takim lokalnym obrońcą lokalnej przestrzeni, i w ten sposób zaangażować się w kreowanie wizerunku najbliższego sąsiedztwa. Taką dużą troską naszego stowarzyszenia jest obszar pomiędzy Nowochódzkim Centrum Kultury a Centrum E. Mieszkańcom Centrum E i mieszkańcom Placu Centralnego naprawdę nie jest obojętne, jak ten obszar będzie wyglądał, jaka będzie jego funkcja, jak będzie dzielił Łąki Nowochódzkie od Placu Centralnego, czy będzie to obszar pokryty jakimś twardym materiałem budowlanym, czy będzie to obszar w rodzaju ogrodu, czy będzie miał formę podobną do Łąk Nowochódzkich. Chcielibyśmy mieć szansę stworzenia wytycznych dla architekta, który dopiero po zapoznaniu się z naszymi opiniami przystąpiłby do tworzenia planu zagospodarowania tego terenu, czyli po prostu projektu. Stowarzyszenie nosi nazwę Łąki Nowochódzkie, ale obszarem naszego zainteresowania jest cała Nowa Huta, a ściślej zieleń całej Nowej Huty. Z zielenią Nowej Huty jest tak. Została bardzo precyzyjnie zaprojektowana w pracowni pana Ptaszyckiego, bardzo precyzyjnie posadzona, myślę o tych dużych ciągach komunikacyjnych, o Alei Róż, o okolicach Placu Centralnego. Natomiast w obrębie osiedli, między blokami, ci pierwsi lokatorzy 50 lat temu radośnie sadzili drzewa, krzewy. No, jak się komu wydawało, że będzie dobrze? Po 50 latach wyrosły olbrzymie drzewa, blisko okien, wyrosły potężne lipy, jarzębiny, wyrosły już w tej chwili niebezpieczne topole i cały ten drzewostan doczekał starości. No i stwarza wielki problem. Mieszkańcy parteru często świecą światło od godziny 16, ponieważ żadne słońce przez korony tych potężnych drzew do nich nie dociera. Więc jakby miasto-ogród ma też taką swoją drugą twarz, może trochę twarz lasu, trochę dżungli. I ten problem też w Nowej Hucie czeka na rozwiązanie. Pałac w Kościelnikach został zbudowany przez królewskiego architekta dworu saskiego Józefa Piolę w stylu barokowym, rozwiniętego baroku. W 1704 roku został zaprojektowany. Budowa została ukończona w 1728 razem z kompletowaniem wnętrz dworskich. Od czasów powojnia następowała degradacja pałacu. I nigdy on właściwie po 1945 roku nie miał na dłuższy okres jakiegokolwiek właściciela. Żadna też instytucja na dłuższy czas tutaj nie zagościła. Dlatego można powiedzieć bez żadnej przesady, że z roku na rok stan tego obiektu się pogarszał. W 1997 roku, kiedy trafił on ponownie w ręce rodziny, był już w stanie naprawdę opłakanym. Nie było ani jednego stropu w którejkolwiek kondygnacji tego budynku. Nie było ani jednej kwatery okiennej czy drzwiowej. Przed pałacem na trawniku spotykaliśmy tlące się resztki framug okiennych i drzwiowych. I to jest w zasadzie wszystko, co pozostało z wyposażenia. To, co znajdowaliśmy gdzieś po krzakach czy gdzieś właśnie w dopalającym się ognisku. Posiadanie pałacu czy pałacu w cudownym ogrodzie w parku jest pewną formą realizacji marzenia. I również plany związane z tym miejscem są po prostu naszymi marzeniami. Chcielibyśmy bardzo po pierwsze tutaj zamieszkać. Po drugie chcielibyśmy, żeby ten obiekt służył społeczeństwu. Chcemy bardzo wprowadzić tutaj funkcję muzealną. Muzealną prezentującą, bądź jakąś konkretną kolekcję, bądź też po prostu, żeby to funkcjonowało jako muzeum wnętrz pałacowych. Niemniej rzeczywistość zmusza nas do tego, żeby wprowadzić w to miejsce również funkcję komercyjną, bez której nie ma możliwości utrzymania tej kubatury obiektu. Dlatego na pewno parter, jeśli nie większa część, zostanie przekształcona na jakieś centrum konferencyjne. Być może również wprowadzi się w częściach oficyn funkcje hotelowe.